Witam wszystkich, nazywam się Adrian Szafrański. Jestem psychologiem, a także trenerem MMA i kulturystyki. Dzisiaj pokażę Wam trening na worku bułgarskim. Dzisiejszy filmik będzie kolejną częścią serii filmików instruktażowych, jak trenować, aby nie zwariować. Stwierdziłem, że warto jest stworzyć tego typu nagrania. Przepraszam, ale muszki mi przeszkadzają. Wasze komentarze potwierdzają moją teorię. Spotykamy się w tym samym miejscu, w którym byłem przed nagraniem mojego ostatniego filmiku instruktażowego dotyczącego pracy na sandbagu. Poprzednim razem spotkaliśmy się w maju, dziś mamy październik. Teoretycznie lato się skończyło, jednak pogoda dopisuje, tak jak poprzednim razem. Tam widać jedno czerwone drzewko, ono symbolizuje nadchodzącą jesień, tudzież obecną. Jak trenować, aby nie zwariować, jest serią filmików instruktażowych związanych ze sportami walki. Głównym celem stworzenia tej serii było promowanie zdrowego podejścia do sportu, tak więc sport dla życia, a nie życie dla sportu. Jestem psychologiem, tak więc wiem z teorii i doświadczenia, że aby osiągnąć w danej dziedzinie mistrzostwo, najpierw trzeba ją polubić. Dlatego też nauczmy cieszyć się treningiem, a postępy przyjdą same. Pozytywnym zjawiskiem jest to, że znaleźli się ludzie, którzy postanowili wspierać mnie w moim promowaniu sportu. Są nimi założyciele portalu Fightu, których serdecznie pozdrawiam. Teraz kilka słów o samym przyrządzie. Jest nim worek bułgarski. Wywodzi się on tak naprawdę z treningu zapaśniczego. To, co wyróżnia go spośród innych przyrządów do treningu, jest fakt, że wzmacnia on siłę naszych mięśni stabilizujących, podobnie jak worek z piaskiem, a więc sandbag. Mój worek waży 10 kg. Pokażę Wam, jak on jest zbudowany. Tutaj ma uchwyty. Jest on w formie takiej jakby podkowy. Mamy tutaj dodatkowe uchwyty, dzięki którym łatwiej możemy wykonywać ćwiczenia rotacyjne. To jak ćwiczyć na tego typu przyrządzie pokażę już na swoim ogrodzie. Do zobaczenia.